Poniższy wykres pokazuje trójkąt ABC i punkt P. Narysuj obraz trójkąta ABC w jednokładności ośrodku w punkcie P i skali 2. Czyli generalnie chcemy narysować ten trójkąt w takiej skali, żeby każdy z wierzchołków był dwa razy bardziej odległy od punktu P niż jest teraz. Punkt B ma taką samą współrzędną Y, jak środek jednokładności P a jego współrzędna X jest odległa o 3 od punktu P. Chcemy, żeby była dwa razy dalej. Czyli jeżeli to będzie obraz punktu B, to chcemy, żeby był on dwa razy dalej. Jesteśmy w odległości 3 od punktu P, a chcemy być w odległości 6 od P. Współrzędna X punktu P to 3. Obraz punktu B ma współrzędną X równe 9. Teraz punkt C leży o 3 jednostki niżej niż P. A pojedziemy z nim dwa razy dalej, jeszcze o trzy. Punkt A leży o cztery wyżej od P, a chcemy być jeszcze o cztery wyżej. Chcemy być dwa razy dalej. 1, 2, 3, 4. No i mamy obraz. I pytanie: jakie są długości odcinka AB i jego obrazu? AB, czyli ten odcinek, spróbujmy zastosować wzór na odległość dwóch punktów. Podstawa tego trójkąta, czyli różnica współrzędnych x punktów A i B. To 3. Różnica współrzędnych y to 4. Tu 3, tu 4 i 5. To trójkąt prostokątny. 3 kwadrat? Dodać 4 kwadrat równa się 5 kwadrat, czyli ab ma długość 5. Zastosowałem twierdzenie Pitagorasa, żeby to obliczyć. A długość obrazu odcinka ab powinna być dwa razy większa. Sprawdźmy, czy rzeczywiście jest. Tu jest podstawa trójkąta, ma długość 6. Tu jest wysokość trójkąta, albo inaczej różnica współrzędnych y tych dwóch punktów. Chcemy obliczyć tę długość. Jest to długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego. Jego wysokość to 8. 8 do kwadratu to 64, dodać 6 do kwadratu, czyli 36, to razem 100. 100, czyli 10 do kwadratu, czyli długość tego odcinka 10. Zauważcie, że przy skali jednokładności równej 2, Obrazy w tym przekształceniu są dwa razy dłuższe od odpowiadających im odcinków pierwszego trójkąta. Każdy z tych niebieskich wierzchołków leży dwa razy dalej, licząc od środka jednokładności.